jesteśmy powołani do tego, żeby zachowywać dziedzictwo Jana Pawła II. No i Jan Paweł II był przede wszystkim papieżem dialogu, dlatego też chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzeby dialogu. No i myślę, że Jan Paweł II jest tutaj najlepszym tego patronem. Ta nagroda ma przede wszystkim zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej, że tak naprawdę dialog to nie jest rozmowa. Dialog to jest dochodzenie do prawdy, stąd też nazwa Veritatis Splendor, że właśnie w dialogu dochodzimy do prawdy. Nie tylko mówimy, wsłuchujemy się, ale dążymy do poszukiwania prawdy. Encyklika Veritatis Splendor, która ukazała się w 1993 roku, podejmuje ważne problemy moralne. Papież Jan Paweł II postanowił odpowiedzieć na te wyzwania XX wieku, jakie pojawiały się w czasie I wojny i II wojny światowej, wyzwania związane z komunizmem, z marksizmem, ale też z tymi nowymi nurtami myślowymi, jak egzystencjalizm i inne. Odpowiada na pytania, czy istnieją wartości. Odpowiada pozytywnie. Wartości istnieją. One są, każdy człowiek może je odnajdywać. Blask prawdy to prawda o tym, że Jezus Chrystus jest objawieniem całej prawdy o Bogu. Jezus Chrystus ukazuje nam styl i program życia. Nie ma konfliktu między rozumem a wiarą. Wiara prowadzi człowieka do odkrywania prawd rozumowych, a rozum z kolei pomaga odkrywać te wszystkie prawdy, które są głęboko wpisane w sercu człowieka. Papież Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor bardzo tak pozytywnie patrzy na współczesny świat i na te dylematy, którymi żyje człowiek. Przede wszystkim stwierdza, że człowiek zdolny jest poznać prawdę przy pomocy rozumu oświeconego wiarą. Człowiek jest zdolny nie tylko odkrywać prawdy, ale jest zdolny dzisiaj nimi żyć, kierować się nimi. Czy to w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, ale również w polityce, w biznesie. To nie tylko możliwość, ale to wręcz konieczność. Jezus Chrystus daje mocne podstawy, fundamenty do odkrywania prawdy i do tego, aby tą prawdą żyć na co dzień. Nie potrzeba więc kłamać, nie potrzeba więc oszukiwać, nie ma takiej konieczności. Jan Paweł II zdecydowanie mówi o tym, że trzeba odrzucić wszelkie doktryny czy idee fałszywe o człowieku. Antropologie, które pojawiły się w XX wieku i które ukazują zafałszowany obraz człowieka. Egzystencjalizm czy inne nurty myślowe, komunizm, który właściwie pokazywał wypaczony obraz człowieka. Jan Paweł II pokazuje, że na gruncie wiary i Ewangelii możemy odkrywać prawdę o człowieku, kim on jest. Jest stworzony na obraz Boga, ale jest też stworzony do rozumności, do wolności, do myślenia, do kochania. I te ideały, te wartości człowiek może realizować, musi je realizować, bo jeżeli nie, to traci swoją wiarygodność, ale też neguje siebie samego. Blask prawdy to prawda o człowieku. Prawda o człowieku odkupionym przez Jezusa Chrystusa, prawda o człowieku wolnym, zdeterminowanym przez różne sytuacje życiowe, ale jednocześnie zdolnym do wybierania dobra, wybierania miłości. Dla mnie znaczenie tej nagrody jest naprawdę ogromne, bo w dzisiejszym świecie my musimy mówić o dialogu. I najlepiej mówić nie o dialogu między politykami, tylko właśnie o dialogu społecznym. O tym, co tworzy nasze społeczności i co też pokazuje, jakie problemy w tej społeczności mają. Laureaci tej nagrody mają nam wskazywać drogę, jak rozwiązywać problemy tych społeczności. Także jest to nagroda na pewno bardzo potrzebna. Mi się ta nagroda też podoba, dlatego że ona jest międzynarodową nagrodą. I pokazuje, że my Polacy potrafimy też docenić wysiłki innych, którzy działają na rzecz rozwiązywania problemów społeczności, które są daleko od nas. To jest mi przy okazji bardzo bliska idea, więc tym bardziej uczestniczenie w tej kapitule było dla mnie ogromną przyjemnością. Trzeba wynagradzać i zauważać ludzi dialogu. Świat dzisiejszy jest pełen deficytów, jeśli chodzi o umiejętność porozumiewania się, współodczuwania, rozumienia drugiego człowieka. Widzimy to w świecie i widzimy to w Polsce. Po drugie, dlatego, że chcemy uczcić
największego Małopolanina, świętego Jana Pawła II, który był mistrzem dialogu. Po trzecie, Małopolska to region, w którym naprawdę mieszają się różne tradycje, różne kultury, piękna i niezwykle trudna historia, żeby wspomnieć choćby obozy koncentracyjne, hitlerowskie, które tutaj u nas były. To były właśnie owocem braku dialogu i braku zrozumienia dla ludzi. I wreszcie ostatni element, też ważny, to to, żeby promować Kraków i Małopolskę jako miejsce dialogu ludzi dobrej woli. To wszystko powoduje, że ta nagroda ma szczególne znaczenie właśnie tu, w Krakowie, tu w Małopolsce. Cieszę się, że w tym świecie, gdzie jest tyle niechęci, nienawiści, są instytucje, są grupy ludzi, są inicjatywy, które pomagają, że się cały świat się noszy. Dla mnie osobiście Światowe Dni Młodzieży pokazały, jak wygląda globalizm w wydaniu ludzi szczerze religijnych, prawda? Szczerze, nie zgadzają się. To są i tutaj odpis, można powiedzieć, link taki o działalności Jana Pawła II, zaowocował tym, że cały świat wie o tym, że się coś dobrego robi, to nie tylko gdzieś w niebie nagroda spotka, ale już tutaj umożliwi się działanie w tym kierunku, w jakim ten co otrzyma nagrodę. Mówię, że czasem jeszcze jak umrze, to jest smutek i żal, ale są między innymi wspomnienia i modlitwy, żeby było kontynuowane dzieło, które on zaczął. To jest kontynuacja dzieła Jana Pawła II. On odszedł, ale tu gdzieś czarny, żółci, czerwoni kolorowi prowadzą to dobro. I właśnie u nas starsze Słowackiego, u Króla Ducha, też dokonuje się rozstrzygnięcie i jest jeszcze jedno mini centrum kulturalne w tej chwili, ad hoc. Gratuluję wszystkim, którzy są, którzy to samo robią i życzę wielu osiągnięć wszystkim z tym, co dobrego i w przekazie. Jest to nagroda dla ludzi, którzy kontynuują dzieło Jana Pawła II. Dla ludzi, którzy chcą działać w imię dialogu, pokonywania barier, w imię działania ponad podziałami. Bo przecież Jan Paweł II kiedyś powiedział, że dialog z drugim człowiekiem nie jest objawem słabości. To jest coś, co człowiek najpiękniejszego może dać drugiej istocie. I w tym duchu ta nagroda jest chyba najbardziej wartościowa. Pewnie jest to, myślę, jakiś również i prestiż dla Małopolski ze względu na to, że z tego miejsca przecież pochodzi Jan Paweł II. Veritatis splendor, blask prawdy. W tym blasku, który gdzieś tam żarzy się w naszych sercach, w naszym duchu, jesteśmy chyba wychowani, więc ten blask prawdy niech wskazuje właściwą drogę również w wyborach i niech promuje tych, którzy tych wyborów właściwych dokonują, pomagając tym, którzy niekoniecznie w tych wyborach w życiu właściwie postępowali. Więc tutaj blask prawdy niech przyświeca właściwym wyborom. W naszej kapitule są międzynarodowe, znane postaci, szanowane powszechnie na świecie. Jeśli naszymi laureatami będą ludzie, którzy są, ich działalność jest uznawana w szerokich gremiach, to będzie to najlepsza z możliwych promocji dla Małopolski. To jest taki małopolski Nobel. Kiedyś ksiądz kardynał w rozmowie ze mną, kiedy mu przedstawiałem po raz pierwszy tą ideę, powiedział: panie marszałku, to jest taki nasz małopolski Nobel. Więc jak to z Noblem? Noble wszyscy znają, Nagrodę Nobla wszyscy znają, nagroda jest ważna. My oczywiście wiemy, że trzeba popracować nad tym dłużej niż tylko przez jedno wydarzenie, ale to może być bardzo, bardzo ważna rzecz. To dla mnie absolutnie niewiarygodne, a z drugiej strony fenomenalny cud, który przypisać mogę tylko papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II. To jest coś, co mnie naprawdę zaskoczyło. A tym czymś jest to, że istnieją więzy między Polską a Ugandą. Można mówić bardzo długo o historii Ugandy. Zakładam, że przynajmniej część z Państwa zna naszą historię. Ale chciałem się skupić na tym, co dzieje się od przeszło 20 lat na północy naszego kraju. Północną Ugandę pustoszy wojna. Wojna, która dotyka przede wszystkim kobiety i dzieci. Mamy wśród naszego społeczeństwa mnóstwo dzieci, z których zrobiono żołnierzy. Bardzo lubię zaczynać od wspomnienia dzieci żołnierzy, ponieważ to nie jest nowy temat. Państwo przypuszczalnie o tym słyszeliście, ponieważ jest to problem z wielu wojen w Afryce. Natomiast to, z czego sobie często nie zdajemy sprawy, to to, że to są bardzo często dzieci żołnierki.
to są dziewczynki. I właśnie ja i siostry z mojego zgromadzenia służymy tym dziewczynkom. Tym, które gdzieś na swojej drodze napotkały rebeliantów, którzy obdarli i okradli je z godności. Zabrali wszystko, co miały, wyuczyli tego, jak walczyć, jak być niewolnicami seksualnymi. I teraz są to małe dziewczynki, które mają swoje dzieci. Dzieci, które powstały przez to, że właśnie one były niewolnicami seksualnymi. I właśnie ja i siostry z mojego zgromadzenia służymy tym dziewczynkom. Tym, które gdzieś na swojej drodze napotkały rebeliantów, którzy obdarli i okradli je z godności. Zabrali wszystko, co miały, wyuczyli tego, jak walczyć, jak być niewolnicami seksualnymi. I teraz są to małe dziewczynki, które mają swoje dzieci. Dzieci, które powstały przez to, że właśnie one były niewolnicami seksualnymi. Proszę pamiętać, że mówię tutaj o ludziach, o dzieciach, dziewczynkach, które zostały zmuszone do tego, by popełnić czyny straszliwe, by popełnić czyny potworne. Bardzo często wspominam, że jedna z dziewczynek, którym służymy, to jest dziecko, które musiało zabić swoją młodszą siostrzyczkę, dlatego że siostrzyczka opóźniała marsz grupy. Części dzieci udaje się jednak uciec do różnych społeczności, wracają do społeczeństwa. To jednak je odrzuca. Dlaczego? Ano na przykład dlatego, że się prostytuowały. Nikogo oczywiście nie obchodzi to, że dziewczynki były do tego zmuszane przez tych, którzy je pojmali. Podjęłam decyzję. Wyjdę do tych dzieci i namówiłam swoje siostry, że będziemy te dzieci akceptować. Dlaczego? Ponieważ ktoś musi pokazać im współczucie, ktoś musi ukazać im miłość. Nigdy nie pomyślałam, że motto mojego zgromadzenia żyj i kochaj w prawdzie stanie się czymś, czemu będę tak mocno służyć. Z drugiej strony, że stanie się to też jednym z największych wyzwań dla naszych sióstr. To, co my w tym momencie robimy, przywracamy tę utraconą godność. Powiem nawet, przyszywamy. I dlatego tym bardziej cieszy mnie ta maszyna do szycia. Cały czas w naszej pracy posługujemy się metaforą igły i nici. I co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że z powrotem zszywamy życie. Wykorzystujemy maszyny. To, co do tej pory dla takiego dziecka było maszyną, to był karabin maszynowy. A teraz mają w rękach inne maszyny, maszyny do szycia. Pokazujemy, w jaki sposób można naprawić ubranie, ubranie, które zostało zniszczone, tak by znowu było całe i wspaniałe. I przez tę metaforę pokazujemy także, jak można naprawić złamane czy potarte życie. Zobaczyliście Państwo, że wchodzę na tę scenę z tą torebką. To absolutnie nie z próżności. Ta torebka, proszę Państwa, to przesłanie. Te błyszczące elementy, które Państwo widzicie, to te części z puszek z napojami gazowanymi, które się odrywa. One zostały odpowiednio zagięte, a następnie zostały zszywane razem. Moje kobiety właśnie podejmują się takiej pracy. Uczą się tego, że można pracować, a przy okazji widzą coś, co także jest metaforą ich życia, ponieważ ich życie, tak jak zbędna puszka, zostały już kiedyś wyrzucone. To jest właśnie zachęta. Zachętę to stanowi etos pracy. Wtedy, kiedy rebelianci uważali już, że zabrali tym młodym ludziom wszystko, mówimy, zobacz, głęboko w tobie jest coś, co umieścił tam sam Bóg. I ty jesteś w stanie sama siebie odtworzyć przez pracę swoich rąk, dzięki swojemu sercu. Wtedy, kiedy mamy tego typu maszyny do szycia, wtedy, kiedy możemy robić takie torebki jak ta, ja mogę powiedzieć tym ludziom, którzy przy mnie są, nie jesteście już ofiarami, jesteście zwyciężczyniami. Bardzo raduję się z tego, że jestem tutaj w Polsce, w kraju, w którym ludzie mówią o tym, co myślą i z którymi można współpracować. Ludzie, dzięki którym będziemy mogli odbudowywać, odtwarzać życie tych dziewcząt. Będą mogły wzrastać w prawdzie, wzrastać dobrze i będą mogły nadal funkcjonować w tym społeczeństwie, które jest tak naprawdę społeczeństwem jutra. Dziękuję Wam bardzo za to, że swoją postawą zachęcacie mnie Państwo do tego, co robię, żebym mogła wrócić do tych moich dzieci. Dzieci wyrwanych ze szponów tych, którzy je porwali i powiedzieć, bo w Was jest twarz Pana.
Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na te osoby, które właśnie nie mówią o dialogu, ale go realizują w codziennym życiu, pochylając się nad tymi najsłabszymi, najbiedniejszymi. I myślę, że to jest głównym celem tej nagrody. Mieliśmy 4 kandydatów z Włoch, z Ugandy i z Kuby. I to były autorytety tak naprawdę ze świata myślicielskiego, humanitarnego. To jakkolwiek by nie mówić, są to po prostu jednostki ludzkie, które naprawdę warto naśladować. Kierowałam się przede wszystkim tym aspektem społecznym. Taka nagroda, nawet przez tę laureatkę akurat, siostrę Rozmary z Sudanu Południowego, będzie najlepiej użyta. Ona właściwie tej nagrody najbardziej potrzebuje, ponieważ problemy dziewcząt, którymi się zajmuje w Sudanie Południowym, szkoła, którą prowadzi, wymagają dużego nakładu. Wiem, jak to jest. Też mamy misję w Sudanie Południowym i doskonale znam warunki, jakie tam panują i też to, jak trudno jest zdobyć środki na taką pomoc. Były inne kandydatury, ale ta jest najlepsza. W dobre ręce idzie ta nagroda. Nie dla osoby, nie dla instytucji, tylko dla biednych dziewcząt, o których słyszeliśmy dzisiaj w przemowie laureatki. Meditatis Splendor to jest właśnie dokument dialogu. Dialogu bardzo szerokiego, równocześnie dialogu w sensie miłosierdzia. A tutaj przecież przejawia się czyste miłosierdzie. Dobrze, że Polacy, Kraków pomyślał o tej siostrze, a przede wszystkim przez nią, o tych biednych dziewczynach, które ona ratuje. Honor dla Krakowa. Nakapituje też, że wybrali taką laureatkę. Poza tym szalenie przyjemną osobą. Charyzmatyczką, pociąga. No i tak pociąga, że aż do Krakowa przyjechała, żeby zdobyć 100 tysięcy dolarów. To nie jest tak mało. Fundatorem nagrody jest województwo małopolskie, które co 2 lata będzie przyznawało tę nagrodę. Natomiast w przyszłym roku odbędzie się konferencja międzynarodowa, na którą będziemy zapraszać wybitnych prelegentów, którzy będą właśnie mówili o potrzebie dialogu we współczesnym świecie. Na pewno jest to droga do naśladowania Jana Pawła II jako człowieka dialogu i naśladowanie również siostry Rozmary. Jan Paweł II przede wszystkim był blisko spraw ludzi i to tych ludzi najbardziej potrzebujących, biednych, niejednokrotnie w swoich kazaniach o nie się upominał. On był twórcą dialogu, tak. Rozpoczął dialog pomiędzy różnymi religiami, różnymi kulturami i pokazał, że to jest jedyna droga. Dzisiaj, kiedy mamy ogromny konflikt pomiędzy chociażby różnymi wyznaniami, mówienie o dialogu, wskazywanie na dialogu i to nie tych, którzy są u góry, tylko tych, którzy są w dole i działają w tych najtrudniejszych problemach, to jest bardzo ważne. Zgłaszać do konkursu mogą się wszyscy, znaczy można zgłaszać, nawet osoby indywidualne mogą zgłaszać kandydatów. Oczywiście następuje jakieś wstępne sito. Trzeba być człowiekiem dialogu, przekraczającym bariery. Bo to nie chodzi tylko o spotkanie i dyskutowanie, ty masz taką rację, ja mam taką rację. To są także czyny, które idą za ludźmi, którzy potrafią wprowadzić pokój pomiędzy ludzi, którzy potrafią przekroczyć schematy kulturowe ograniczające na przykład prawa kobiet albo jakieś inne działania. To są wszystko rzeczy, które predestynują do tego, żeby zostać laureatem tej nagrody. Chcieliśmy uczcić Jana Pawła II, chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzeby dialogu we współczesnym świecie. Nam w Polsce jest potrzebny dialog międzysąsiedzki, międzyludzki. I myślę, że ta nagroda kiedyś doprowadzi do tego, że my w Polsce rozpoczniemy ze sobą rozmawiać. Cieszymy się, że laureatką jest siostra z Ugandy, że te pieniążki wspomogą działalność jej szkoły i że pomogą one odzyskać ich godność.